Tego dnia wysłaliśmy swoje zgłoszenie do programu Solve for Tomorrow, który później umożliwił nam rozwój naszego prototypu. Nie jest to rzadko spotykana technika. Często, kiedy byliśmy zmuszeni wracać do domu, szczególnie po zmroku sami, dzwoniliśmy do siebie nawzajem. Aby zweryfikować problem, postanowiliśmy przeprowadzić ankietę wśród uczniów naszej szkoły. To było jeszcze przed wysłaniem pierwszego zgłoszenia. Przeprowadzenie ankiety. Nic trudnego. No, nie do końca. Żadne z nas nigdy tego nie robiło. Nasuwały nam się pytania jak o co pytać? Jak zadawać pytania tak, by nie sugerowały odpowiedzi? Oraz okej, ale co zrobić z wynikami? I to jest właśnie pierwsza rzecz, której nauczyliśmy się dzięki programowi. Drobny research, czyli jak zadawać pytania i formułować odpowiedzi. Pozwolił nam on na przeprowadzenie ankiety, w której wzięło udział ponad 200 uczniów. Po utwierdzeniu się w naszych wnioskach, przeszliśmy do roboty. Tak to właśnie wszystko się zaczęło. Ale wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby wspomnieć o tym, że tak, mieliśmy pomysł na aplikację i tak, nie mieliśmy zielonego pojęcia, jak to wszystko wygląda od środka. Mieliśmy pomysł i dużo chęci. Myśleliśmy abstrakcyjnie i działaliśmy instynktownie. Jak się okazało, starczyło to, by dostać się do półfinału. I to jest super. Program przygarnia młodych ludzi dokładnie takich jak my, którzy nie mają żadnego zaplecza. I daje im możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju. Zaczęliśmy warsztaty z pracy myślenia projektowego Design Thinking. Na początku sam termin nie za wiele nam mówił, ale dzięki naszym mentorom, którzy cierpliwie przybliżali nam ten temat, udało nam się wejść do tego świata. A od czego zaczynaliśmy? Od totalnej fiksacji na jednym pomyśle. Później oburzenie po pierwszej kubie dyskusji na temat naszego wyobrażenia. Jakiś czas zajęło nam zrozumienie, że to właśnie na tym to wszystko polega. Na procesie, na skrupulatnym wyciąganiu wniosków. I przede wszystkim na otwartości. Nie ma głupich pomysłów i nie ma też głupich pytań. Przeszliśmy przez wszystkie etapy pracy design thinking, zaczynając od empatyzacji. W kontekście design thinking empatyzacja jest uważana jako wejście w skórę odbiorcy, zrozumienie jego potrzeb, a także obserwacji. Jest to również zrozumienie czynników, które mają wpływ na decyzje innych ludzi. W celu empatyzacji używa się takich narzędzi jak mapy myśli czy też wywiady. W naszym przypadku ten etap był kluczowy. Przeprowadziliśmy masę rozmów, które na potrzeby naszej prezentacji możemy nazwać wywiadami. Rozmawialiśmy z bardzo różnymi ludźmi i to właśnie dzięki tym rozmowom mogliśmy poznać ich lęki, potrzeby czy też oczekiwania. Wraz z tymi wywiadami przyszła kolejna nauka – dokumentowanie. Warto oczywiście za zgodą drugiej strony nagrywać rozmowy. Przekonaliśmy się o tym po czasie, kiedy zapisane notatki nie stanowiły żadnego odniesienia. Nie oddawały po prostu uczuć i naszych myśli. Od tego momentu wszystkie wywiady nagrywaliśmy. Poza tym świetnie było wrócić do tych materiałów, kiedy już od dłuższego czasu mieliśmy jakąś zagwozdkę lub staliśmy w miejscu. I tu jest kolejna wartość, którą nauczył nas program. Cofnięcie się o kilka kroków nie jest złe. Pozwala spojrzeć na problem z innej strony. Nadszedł czas na kolejny etap pracy – definiowanie problemu. Na tym etapie skupiliśmy się na syntezie informacji zebranych podczas empatyzacji w celu sprawdzenia, co jest właściwie problemem. Doszliśmy do wniosku, że mamy pewne braki, dlatego postanowiliśmy się spotkać ze specjalistami. Dzięki wywiadom udzielonym przez pedagogów, psychologów i przedstawicieli policji dokonaliśmy niejako zredefiniowania naszego problemu. Błędnie założyliśmy, że problem istnieje tylko i wyłącznie w nocy. Dużo przygód, którym podzieliliśmy się na jednym z warsztatów. W głosie pani Marty, ku naszemu zdziwieniu, usłyszeliśmy aprobatę. To był duży przełom. Od tamtego momentu coraz lepiej rozumieliśmy, na czym polega design thinking. Właśnie, kiedy już mowa o warsztatach, to może przybliżę naszym gościom trochę, jak to wszystko wyglądało. Co jakiś czas łączyliśmy się z naszymi mentorami, czyli Martą i Michałem, którzy dawali nam różne ćwiczenia i zadania, których na początku w ogóle nie rozumieliśmy. Ale teraz z perspektywy czasu wiem, że tak naprawdę nie musieliśmy ich rozumieć, jeżeli nasuwały nam one kolejne pytania, kolejne wnioski i zmuszały do myślenia. Tutaj warto docenić wkład pani Agnieszki Chomickiej, BOSY, bo to ona jako pierwsza, dziękuję. Bo to ona jako pierwsza niejako na nas trochę nakrzyczała, ale to zmotywowało nas do dalszego rozwoju i do dalszej pracy. Wiedzieliśmy, że prezentacja przed jury będzie wiązać się z ogromnym stresem.
Dlatego też szukaliśmy formy, w której będziemy czuć się najbardziej swobodnie. Po pomyślnych obradach przystąpiliśmy do pisania scenariusza. W tym samym czasie, gdzieś po drugiej stronie miasta, trwał test naszego prototypu. Przyniosło nam to wiele frajdy, stresu, czy aby wszystko pójdzie po naszej myśli. Pomogło nam to w naniesieniu ostatecznych poprawek i zweryfikowało użyteczność funkcji. Wracając do scenariusza, to wiedzieliśmy, że będzie on kluczowy dla naszego wystąpienia. To też przeprowadziliśmy dużo rozmów, debat oraz rozmyśleń nad mądrym i sensownym planem prezentacji. Podeszliśmy do tego trochę jak do wyzwania aktorskiego. Późniejsze partnerowanie na scenie pomagało nam w opanowaniu stresu. Kiedy znaleźliśmy się już na scenie, to wiedzieliśmy, że co ma być, to będzie. Ale też wiedzieliśmy, że możemy na siebie liczyć. I zresztą tak też było. Ratowaliśmy siebie nawzajem. Przedstawiliśmy jury efekt naszej kilkumiesięcznej pracy. Myślę, że z ogromnym sentymentem wrócimy z Tymkiem do tego wydarzenia i chociaż trochę przybliżymy Państwu działanie naszej aplikacji. Na głównej stronie widnieje mapa, na której zaznaczone są trzy strefy. Zielona, bezpieczna, żółta, obszar zwiększonego ryzyka oraz czerwona, miejsce, w którego okolicy zostało zgłoszone niebezpieczeństwo. Mapa jest stale aktualizowana i działa na zasadzie zgłoszeń innych użytkowników. Użytkownik wybiera swoją lokalizację oraz cel swojej podróży. Aplikacja automatycznie wyznacza najbardziej optymalną trasę. Następnie z listy kontaktów użytkownik może wybrać swoich stróżów, którzy będą bacznie obserwować go na jego drodze. Z czujników telefonu bądź smartwatcha aplikacja odczytuje masę informacji, takich jak prędkość chodu, temperatura ciała, czy nawet tętno, i dzięki technologii AI wykrywa nienaturalne zachowanie użytkownika. Na podstawie tego wysyła je co jakiś czas zapytanie, czy wszystko w porządku. W zależności od odpowiedzi użytkownika, aplikacja wdraża odpowiednią procedurę awaryjną. Umożliwia też w sprawny sposób wezwanie służb ratunkowych. Na koniec aplikacja wysyła zapytania o przebiegu trasy użytkownika, a także na bieżąco aktualizuje i weryfikuje mapę. Emocje, które towarzyszyły nam na gali, szok, duma, niedowierzanie. Wygraliśmy. Po wszystkim, czego się nauczyliśmy, przez te kilka miesięcy moglibyśmy opowiadać godzinami. Oprócz wszystkiego, o czym wcześniej wspomnieliśmy, dochodzi masa rzeczy, których nauki bezpośrednio i pośrednio wymagają. Prowadzenie social mediów, sztuka wystąpień publicznych, umiejętny podział obowiązków, tworzenie grafik, w tym logotypów, tworzenie sytuacji analogicznych do badanej, czy analiza celów, z którą ona zawsze planowała terminów, przypominała o spotkaniach i pomagała nam popchnąć projekt dalej, gdy już dłuższy czas staliśmy w miejscu. Z tego miejsca serdecznie Pani dziękujemy. Chcemy również docenić wsparcie całej społeczności szkolnej. Zaczynając od dyrekcji, która była stroną, która tak naprawdę zaproponowała nam udział w projekcie, poprzez nauczycieli i uczniów, którzy przez cały czas trwania programu bacznie nam kibicowali. Po tym wszystkim nasuwa się jedno pytanie. Co dalej? Już od dłuższego czasu los nam wyraźnie sprzyja, to też po finale otrzymaliśmy pierwszy telefon. My chcemy się rozwijać, poznawać świat biznesu i przedsiębiorczości. Jak się okazało, są ludzie, którzy chcą nas w tym wesprzeć. Oficjalnie rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Unitalent. Za nami już pierwsze dość nieśmiałe rozmowy na temat przyszłych planów i działań. Wierzymy w owocną współpracę. Dziękujemy za zaoferowaną nam pomoc oraz możliwość rozwoju. Jak Państwo widzicie, wygrana w programie to dopiero początek na naszej drodze, która z pewnością nie skończy się za szybko. Dostaliśmy szansę, której nie zmarnujemy. Pani Małgosia, Jula, Ola, Tymek. I Jula. To my. Weszliśmy do projektu, wnosząc zapał do działania, kreatywność oraz chęć budowania lepszego jutra. Otrzymaliśmy doskonałą przestrzeń do rozwoju i realizacji pomysłu na rozwiązanie ważnego życiowego problemu. Dzięki wspaniałej współpracy zespołowej, opartej na wzajemnej odpowiedzialności, powstał prototyp aplikacji, której zadaniem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród młodych ludzi. Nie osiągnęlibyśmy tego efektu, gdyby nie ambasadorzy programu. Ludzie z pasją i pozytywną energią. To oni wprowadzili nas w tajniki myślenia projektowego i udzielili fachowej wiedzy w kolejnych etapach programu. Ponadto
Program dał nam możliwość budowania pozytywnych relacji wśród społeczności szkolnej, lokalnej, a także regionalnej. Ogromne wsparcie otrzymaliśmy od dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz uczniów. Podziękowania kieruję w stronę Urzędu Marszałkowskiego, a także naszego organu prowadzącego, Starostwa Powiatowego, za rozpowszechnianie naszej działalności i umożliwienie głosowania na projekt. Dzięki temu uzyskaliśmy informację, że to, co robimy, jest potrzebne i ma sens. Wspaniały gest otrzymaliśmy także od Fundacji Unitalent, która przygarnęła naszą młodzież pod swoje skrzydła. Pomimo tego, że program już się zakończył, to nasza młodzież może dalej rozwijać swoje zainteresowania. 7 czerwca wzięliśmy udział w konferencji Perspektywy Women in Tech Summit w Warszawie, gdzie zespół prezentował prototyp aplikacji, a także miał możliwość poznania innowacyjnych technologii. Podczas konferencji spotkaliśmy się z panią minister Justyną Orłowską, dyrektorem GovTech Polska. Już wiemy, że przed nami jeszcze udział w międzynarodowej konferencji Solvol Tomorrow. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najlepiej zaprezentować się na tym wydarzeniu.